Yellow Submarine, Can't Buy Me Love, Michelle. Te i wiele innych utworów legendarnych The Beatles zna niemal każdy. Ich symfoniczne aranżacje wybrzmiewały ze sceny Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie podczas koncertu marszałkowskiego zatytułowanego 50 lat The Beatles symfonicznie. Olsztyńskim muzykom pod batutą Piotra Sułkowskiego na scenie towarzyszył Wadim Brodski, światowej klasy skrzypek, który odpowiada za orkiestrowe wersje utworów czwórki z Liverpoolu. Pierwszy krążek CD, który został wydany, produkcja polska, to były właśnie moi Beatlesi, moje cudzysłowie oczywiście. Jestem z tego dumny. Myślę, że ja byłem prekursorem właśnie tego wyniesienia popu na scenę klasycznej. Wadim Brodski w swoich interpretacjach uwypukla rolę skrzypiec, gitary i saksofonu. Na tym ostatnim podczas olsztyńskiego koncertu zagrał syn artysty Julian. Wydarzenia takie jak ten koncert to dowód wszechstronności Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, która coraz częściej zaprasza do siebie nie tylko fanów tradycyjnie rozumianej muzyki klasycznej. Filharmonia Warmińsko-Mazurska jest instytucją kultury naszego samorządu bardzo dynamiczną, bardzo wszechstronną, odpowiadającą chyba gustom każdego tutaj widza przychodzącego, bo są i rzeczy lekkie, łatwe, przyjemne, ale są też bardzo klasyczne utwory, zagraniczni goście, muzycy ze sceny polskich z renomą. Jak przekonują władze Filharmonii, rok 2019 w tym miejscu ma zaskakiwać doborem repertuaru, jego różnorodnością i artystycznymi formami prezentowanymi na scenie. Będziemy chcieli sprostać oczekiwaniom i na pewno propozycja, która jest w naszym repertuarze, ale i którą również na bieżąco uzupełniamy, jest propozycją najczęściej oczekiwań naszych melomanów, ale i czasami, tak jak pan mówi, zaskakujemy, bo proponujemy niektóre rzeczy, których się ludzie nie spodziewają, a potem wychodzą niezwykle zadowoleni po koncercie. Szczegółowy repertuar Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz kalendarium wydarzeń dostępne są na tej stronie internetowej. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv